Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z WoW Rising. Moi drodzy, saga wampirów ciąg dalszy, tak jest. Wiecie co, w ostatnim odcinku odkryłem fantastyczne profity z wędkarstwa, już chciałem powiedzieć rybołówstwo. Z wędkarstwa, tak jest. Wiecie co, zrobiłem sobie objazdówkę po mapie, po Fairbane Woods, tak jest. I odkryłem wszystkie w ogóle tutaj jeziorka, jakie są i tak dalej. No właśnie, jedna rzecz na początku, żebyście się na przykład nie zniechęcili, jak otworzycie mapę. Zobaczcie, nie? Ja tu mam dużo jeziorek, nie? Różnych takich akweników wodnych, a popatrzycie na mapę do góry, to tego tu nie ma. Ja też tak myślę, wiecie, bo miałem tą część mapy nieodsłoniętą i myślę, kurde, no to tylko tu jest kilka jezior, nie? W ogóle straszna bieda i w ogóle. A że tu nic nie ma, ale się okazuje, że właśnie się pokazują wszystkie jeziorka, wszystkie rzeki i tak dalej dopiero jak odkryjecie mapę. Taki news, żeby nie było. I jeszcze jedna rada, to można właściwie zrobić wcześniej, nawet na bardzo, bardzo wczesnym etapie gry. Wybrać się tutaj do Dunley Farmlands. Dokładnie tu jest gdzieś przejście graniczne, bo tu jest mostek nad rzeką. Tu w tym miejscu jest obóz milicji, tak? No wiadomo, tam już są mocniejsze mobki i tak dalej, ale po co się tam wybierać? Wybrać się tam po kunia. Moi drodzy, kuń, bardzo fajna rzecz. Ja po konia się tam wybrałem. Mamy tutaj, zaraz wam pokażę moją dziką szkapę ogiera szalonego. Jest on sobie tutaj. Bardzo to przyspiesza podróż. Zdecydowanie w porównaniu do przemiany wilka, to ten koń naprawdę popyla, świetnie się nim jeździ, świetnie się nim zwiedza przede wszystkim, tak, żeby sobie odsłonić choćby mapę, dokładnie, nie wiem, przejechać koło portalu, już sobie go odblokować na przyszłość, powiedzmy tak, że jak już w zamku postawicie sobie swój wampirzy portal, to będziecie mogli sobie tam skakać i tak dalej. Także pozyskanie konia, zresztą to jest banalne, koń jest nawet niestrzeżony, on sobie tam stoi, on sobie tam patcza w trawę, gryzie kwiatki, wskakujecie i wio przed siebie, nie? Wiatr we włosach, te sprawy. No i tak, co mówiłem, wędkarstwo, jeszcze raz wędkarstwo, polecam bardzo, dzięki w ogóle, żeście mi to w komentarzach napisali, bo bez tego to nawet bym nie patrzył w stronę wędki, bo jeśli oglądaliście moje wcześniejsze jakieś serie z czegokolwiek, gdzie tylko było wędkarstwo, to dobrze wiecie, że no nie jestem jakimś wielkim fanem tego procederu, także no cóż, sobie po prostu odpuściłem. A tutaj było warto, zdecydowanie, w końcu zdobyłem ryby. Zdobyłem ryby, które mi były potrzebne, Twilight Snapper, tak jest. Po co on był potrzebny? On był potrzebny, żeby przywołać szczura, tego Putrid Rata, tak jest. On jest jednym z bossów, nie? Ja tego nawet wiedziałem, że on jest bossem, nie wiedziałem, dlaczego go nie można namierzyć. Nie można go namierzyć dlatego, bo jego trzeba jako tego stworzyć. Co jeszcze potrzebuję? Ości z ryby i Grave Dust, tak? Grave Dust mam, oczywiście, ości z ryby też mam. Zaraz sobie tego szczurka tutaj machniemy. Czekaj, tak. I pan ściur się robi, tak? Czy on, nie wiem, on wyskoczy od razu, tak? Czy jak to wygląda? Czy... O, jest Putrid Rat. Czekajcie, ale ja na przykład bym nie chciał, żeby właśnie, żeby mi się tu robił kolejny. Jezu, czekaj, bo ty jesteś hardkorem w ogóle, ty mnie zjesz zara i będzie zaorane. Czekaj, ty jesteś creature'em, gościu. To bardzo fajnie, to ja cię będę tutaj mógł zdzielić moją włócznią, tak jest. Bęk stary. Chcesz trochę tak. Tu cię miniemy, bardzo fajnie. O, dostaniesz zielonymi kulkami. W końcu się tego nauczyłem po coś. O, dobra, pudło, świetnie mi to poszło. Chodź pan ściur. Widzicie, bo nawet się nie zastanowiłem nad tym, czy ten ściurek będzie przyzwany. Czy on będzie po prostu, wiecie, tam pojawi się jako element ekwipunku. Ale proszę bardzo, nie. Dobra, nie jesteś, panie ściur, nie jesteś jakimś hardkorem. O, czekaj, coś odpala. Ło, panie kierowniku, jeszcze mnie zatruł. To faktycznie nieźle, panie szczur. O, super, nie udało mi się... Aha, dobra, to zrobimy to inaczej. Tak, i teraz się odpalimy. Dawaj, potka. Bęk, no super, świetnie, po prostu fajnie, że sobie stanąłem koło niego. Czekaj, nie mogę... A, czekajcie, bo ja mam chyba teraz zwiększone otrzymywanie obrażeń. Przez ten jego spell trujący. No ty niedobruchu, ty jednak jesteś kawał ściura, ci powiem. O, czekaj. Straszne ściury! Kurde, panie, on ściurów przyzywa. Matko, jakie tu się rzeczy dzieją. No powiem wam, jestem w szoku. Jezu, ile tych ściurów jest. Jezu, i co, i wy tu tak będziecie wszystkie wyłazić? A nie.
Kurde, ale tego naprzyzywał? Aha, że to w ten sposób działa. Kurde, dobra, no spoko, że zniknęły, bo byłoby ciężko. Jakbym się tutaj jeszcze miał uganiać ze wszystkimi tymi szczurami. O, i znowu mi uciekłeś, znowu tu będą szczury. O, no to w sumie z tego co widzę, to lepiej z nimi po prostu nie walczyć, bo po co? Tak na dobrą sprawę. Szczury, zjedźcie sobie to, ja sobie... Aha, potka sobie nie dziabnę. Zdążę zupę? Chyba nie. No, wiedziałem, że nie. A nie, dobra, udało się. Udało się, mało tego, jeszcze mi udało się to ominąć. Jest putrid rat. Ale dlaczego... O, dobra, zniknęliście, super, chodź szczur. No, szczurza sprawa wam powiem. Aha, i co, ja cię trochę przyatakuję i tu się już takie rzeczy dzieją, tak? Dobra, z tych szczurów nic nie wypada. Jakby w niczym mi to nie pomaga, więc szczury... No co ja wam powiem, nie? Ja mogę trochę z wami niby pofajtować, ale to... Trochę się mija z celem. Ale bym się wbił w szczury. Jezu, dobrze, że myknąłem, że one zjadały mojego cienia, bo byłoby trochę ubogo. Szczury zamrożone. No nie powiem, wiesz co, szczur, kurde, no taki bardziej upierdliwy jesteś, bym powiedział, niż wymagający. Bo ciągle przyzywasz te swoje małe szczury. Teraz odpalasz się, o, zrobimy to tak. Zaraz tam w ten tłum coś rzucimy. Małe co nieco. Ale właśnie, dlaczego szczury nie zniknęły? To jest ważne pytanie, one przedtem znikały, teraz nie znikają. Czy coś mogę, który... O, dobra, cofniemy się. Chydz wam tu w dziób. Cyk, ciebie zlikwidujemy. Czekaj, bo mnie już zaraz szczur zje. A, już stary, nie ze mną te numery. No twarde z was sztuki, szczury. No, to wam powiem. O, dobra, teraz znikacie. Chodź, szczur. Jezu, kurde, poważnie, chłopie, ty byłeś poza zasięgiem w... Ja pierniczę, nie no, naprawdę? Tak, stary, jeszcze ci tu... O, masz. Ale co to? Dlaczego ty mi przerwałeś w ogóle moje dzidowanie? Niedobry z ciebie szczur, tyle ci powiem, chłopie. Straszna z ciebie szczurza świnia. Bęk, stary, trochę cię spowolnimy. Ty, kurde, ja mu chyba nie mogę przywalić na łeb z tego, co widzę. No ładnie, ładny z ciebie szczur ci byłem, stary, wiesz? Masz, tu trochę cię osłabimy. Zrobimy to tak, ja muszę... O, dobra, ładna wymiana ciosów. Mniej dla mnie, więcej dla ciebie. Bęk, tu się wyleczymy. Dobra, powtórka one more time. Czekajcie, dlaczego te szczury znikały? Właśnie pytanie, czy te szczury nie znikały, bo się nie oddaliłem zbytnio, że o to chodziło? Czy one jednak będą ciągle? On się pojawił i co? No nie, no znikają, no jest okej, dobra. Aha, ty robisz coś takiego, dlatego przerwałeś w ogóle mój atak. Oto to się rozchodzi. Dobra, macie szczury. No dobra, niezły zawodnik, muszę przyznać, niezły zawodnik. Umęczliwy trochę fakt. Nawet powiedziałbym zdeczka upierdliwy. Przez te przyzywanie swoich szczurków. Ty, widzieliście jaki tam jest? Kurde, tam był szczur na 81%. Aha, zamroziłem cię i fajnie, i ty mi nie uciekłeś. Super, to było fajne, nawet nie wiedziałem, że mogę aż tak przerwać przerwać to, co on robi. Tu się zminiemy, dobra. Ja nie mogę za daleko odchodzić, bo będzie nędza. Jak mi on znowu się zerwie, to będzie trochę słabo. Jesteś tu, stary? Jesteś. Dobra, zrobimy to tak. Masz, gościu. O, już znowu mi uciekłeś, tak? Tak sobie to wymyśliłeś. Macie szczury. Ciekawe właśnie, czy ja mogę szczury... Chyba mógłbym nawet żerować, czy nie mogę? O, tu jest pan szczur, dobra. Teraz ja będzie chciał dziabnąć, ale tak to my się nie będziemy oczywiście bawić. O, teraz się przygotowujemy, cyk, aleś tam poprawię, super, cię zamroziłem, świetnie. Aha, i rozumiem, że teraz już te szczury chyba nie znikają, tak, po pewnym czasie. Dobra, was mamy z głowy. Gdzie jest pan szczur? Jezu, ale co on ich przyzywa? Jeszcze więcej? Co jest grane?
No jakieś głupawe te szczury, tak bym powiedział. Jezu, no ale was tu jest masakrycznie dużo szczury. O, stary, to był fajny atak. No i znowu mi uciekłeś, poważnie. Macie tutaj, umrzyjcie w ogóle. Kurde, panie Wafel. No ciężka sprawa. Ciężka sprawa, wam powiem. No kto by pomyślał, że ja się tak będę ze szczurem męczył. Umieraj, szczur. Ależ mnie dziabnu, ty niedobry, ty szczuru. I to jeszcze w własnym zamku. Sobie hodowałem normalnie takiego dziadygę. Dobra, szczur przynajmniej dostał. Ależ się mnie pogryźli. Ale ty mnie dziabasz, stary. Jak ty to robisz, panie szczur? Dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? No, dawaj, stary. Wychylamy się troszeczkę. Mamy, odnowiło się hyc. Ale mafia szczurów, nie? Nie wiem, czy to nie jest, wiecie co, lekka, myślę sobie, przesada. Chyba, żeś mi się trochę uleczył. Znowu mi się zerwałeś, Franco jedna. Ty patrz i znowu... Kurde, Wafel, tak, bo tamte zniknęły. Cała tamta ekipa zniknęła. Znowu mi się trochę zerwało. Nie zdążył się całkowicie, całkowicie wyleczyć. Ale żeby takie problemy były z pokonaniem cholera szczura. Coś mi pisaliście, że w ogóle ten szczur, on ma jakieś fajne, wybajeżone umiejętności dzięki temu, że się w niego zmieniam. Zobaczymy. A, czekajcie, bo zaraz umrę bardzo śmiercią tragiczną. Nie, dobra, udało się. Umieranie w własnym zamku. Na szczęście postawiłem sobie tutaj... postawiłem sobie oczywiście tutaj trumnę w końcu, bo sobie o niej Jezu, ale ty mnie kąsasz. Idźcie, France, normalnie. To znowu mnie dziabniesz? Nie. Dobra, udało się. O, a no i znowu się nie udało zamrozić. Świetnie, bardzo fajnie. Tutaj zdecydowanie chyba jakieś ataki obszarowe to byłaby dobra opcja. Myślę. Dobra, odpal zupę, stary. Dobra, to mnie spróbujesz zjeść teraz. To ja się odwrócę w tamtą stronę. Wal po szczurach, gościu. Jej, 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 no. Twardy zawodnik. Dobra, dostałeś na łeb. Jej. No nie fajnie, nie fajnie. Jak to zrobimy? No muszę uciekać, no i nic innego, jakoś nawet nie przyjmę tego... nie przyjmę jego ataków za bardzo na klatę, bo mnie goś zje, nie? Jakieś mają hipermnożnik w ogóle te jego ataki. Jeśli chodzi o obrażenia, albo mi się, nie wiem, coś... Kurde. Dobra, o, mijamy to, mijamy. Hyt, dobra, wy się skupcie tutaj. Szczur masz tam. No i kurde, znowu go szczury zasłoniły. To jest właśnie problem z walki z nekromantami, albo ogólnie z bossami, które przyzywają właśnie jakiekolwiek moby. Chodź, 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 gościu, bo ty mi się nie możesz zerwać. No matko, cały dzień walki, no to jest naprawdę szokowe. W życiu bym nie pomyślał, że tak będę się musiał umęczyć z panem szczurem. Dobra, teraz was mogę tutaj trochę wykosić. Ej, 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 gościu, bez takich mi tu. Zapomnij, no patrzcie, kurde, Wafel, znowu. Matko, ale to jest irytujące, nie? I on se tu zaś przyzwie te swoje szczury. Nie, szczury, ja was muszę kosić, nie? Ja nie mogę tak uciekać. Na szczęście mam włócznię, więc włócznia mi o tyle pomoże, że wy mnie nie jesteście w stanie dosięgnąć. No ale niestety on mnie jest w stanie dosięgnąć. No to jest trochę lipowate. No w końcu jest dużym szczurem, dobra. Jakby to ogarniam. No, miń go, stary, miń go, bo cię zje. Ale nie wiem, czy ten w ogóle to zaklęcie go spowalnia w jakikolwiek sposób.
Dawaj, stary, masz tu ci, tu ci poprawimy. Następnym razem to ja sobie chyba płot postawię, żebym nie odchodził za daleko. Dobra, ciebie mamy z głowy, ciebie też. Dobra, nadgoń... Ty, ale co mnie tu zaatakowało? Niech mi ktoś powie, co mnie w ogóle w tym momencie zaatakowało, że ja dostawałem obrażenia. Czy on ma jakąś w ogóle aurę, czy coś w tym stylu? No, przeklęty szczur, no dajcie spokój. I zaś poprzyzywał te swoje dziady. Znowu szczur, znowu kolejny szczur, 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 szczur. Masz szczur. No i patrz, i znowu się zakopał. No czy nie, no to też jest jakaś opcja, żeby mu zadać sporą ilość obrażeń, jak on się wydrapuje spod ziemi. Można byłoby tego spróbować, dlaczego nie? No i chyba teraz tak zrobimy. Ja przeczekam te szczury. Nawet w ogóle ich nie będę... A, tam jesteś, kurde, szkoda. A, już myślałem, że cię, chłopie, że cię zamrożę. O, świetnie, teraz jestem w Szczurolandzie. Bardzo fajnie. O, jeszcze dostałem dypsy. Super. Świetnie mi to wyszło. Naprawdę go zaskoczyłem. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie zaskoczony został pan szczur. No, mykaj, stary. Dobra, ile mi zostało? Dobra, zrobimy tak. Robimy zupę. Czy on wylazł spod ziemi? Gdzie jest pan szczur? On powinien za chwilę... Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, gościu. Tylko troszeczkę... Ale halo, panie, co to było w ogóle za uciekanie w tym momencie? Bo tego nie ogarniałem. Ja go tu zamrażam, a on mi chciał zwiać. No, grube fajty. Szok. Szok i niedowierzanie. Bo jeszcze powiem wam, tak, że w poprzedniej rozgrywce... zaszedłem zdecydowanie dalej, tak? No już trochę się tych bossów tam... trochę tych bossów się ubiło i tak dalej. Ale z żadnym, naprawdę, totalnie z żadnym nie było takich problemów. No, żebym aż tak musiał męczyć. Tym bardziej nad nim mam tutaj jakby nie było sporą przewagę. Znaczy sporą, no jest jakaś przewaga oczywiście. Spora przewaga... Czego? Poziomu tieru, tak, moich przedmiotów. Ty się powinieneś, stary, gdzieś tutaj za chwilę pojawić. Panie Ściuru, gdzie ty jesteś? Ja się nie mogę odda- Aha, tam jesteś. Prawie. Prawie, że niemalże. Dobra, ten szczur już jest na wykończeniu, tylko nie mogę zapomnieć o... Tak to zrobimy, zupa hyc. Żeby mi tych kilku punktów życia nie zabrakło. Jeszcze na koniec. Czekajcie, zregenerował mi się skok. Zregenerował się. Ale żeś mi, hopie, zwiał. No! No kurde, wafel, udało się, nie? Demet, to były ciężkie fajty. Mówcie co chcecie. Póki co najbardziej wymagający boss w V-Rising. A tak jak mówię, walczyłem z cięższymi zawodnikami. Przynajmniej tak mi się dotychczas wydawało. O, jeszcze ściury. Chodźcie tu ściury, zaraz was przerobię. Cwaniaki. Ile zebraliśmy szczurów? Dużo. Zaraz was przerobię na esencję. Albo na zupę. No właśnie, bo strasznie dużo zupy przez was musiałem zjeść, żeby to ogarnąć. Pokażcie mi ściura. Co ja zyskałem w ogóle? Jest pan szczur? Gdzie jest szczur? Panie szczuru? Petridrat, Petridrat, gdzie ty? Putri, tu jesteś. Ja się mogę zamienić w szczura. Super. Mały szczur. No dobra. No jakby, no nie wiem, czekajcie. Hit. Jestem szczur. Proszę bardzo, wampirzy szczur. Jakście nie widzieli, to widzicie. Tak wygląda wampirzy szczur. To akurat, wiecie co, to się przyda. Tak jest. To na pewno się przyda, ta umiejętność. Bo często jest tak, później zwłaszcza, zwłaszcza tutaj w Dunley Farmlands, tam jest dużo osad, miast właściwie ludzkich, żeby się tam przekradać. A widzę, że szczur jest szybki, to będzie bardzo fajna rzecz. Super, świetnie, bardzo mi się podoba ten szczurek. Było warto, powiem wam tak, było warto go ubić. Serducha sobie tu wrzucimy, niech się tutaj przerabiają. Tak, na razie szczurów już nie będę przyzywał, bo po co. To sobie tutaj schowamy.
Ja bym sobie ugotował nieco zupy, myślę. Plant fibry i bone. Tak jest, bone'y mam. A plant fibry... Kurde, panie, fajny zemieściur. Tylko ciekawe, jak szybko ty biegasz. W ogóle jaka jest prędkość ruchu, bo nie pokazuje mi to. Czy ja to mam gdzieś tutaj? Movement speed 4.2. A jak nie jestem ściurem? Jak jestem na przykład wilkiem? Wilkiem mamy 6.0. Dobra, czyli ściur jest po prostu wolniejszy. A po co ja tu przyszedłem? Po... będziemy gotować zupę. Tak jest, zaraz sobie ugotujemy trochę zupy z tych ściurów. Mam 4. Dobra, dorzucimy sobie tutaj zdyszkę. A, dobra, niech będzie do 15. Szwalnia, to wraca tutaj. Szczury idą na przerobienie. Tak jest, szczury tu. Proszę bardzo, przydajcie się na coś. Dobra, trzeba by było... Co ja mam za zadanie? Ja mam w ogóle skonstruowanie trumien... Trumien moich, moich pomocników, moich niewolników bardziej. Bardziej wampirzych niewolników. Już od razu mówię, że to nie jest tak, że się zamieniają w wampiry. Tak jest. Co byśmy... Aha, greater Blood Essence, tak jest. I Copper Ingot, czy jak się tam wymawia. Blood Essence mam tutaj, tak? Hyt. Jedną sobie taką trumnę na pewno postawimy. Potrzebuję do tego oczywiście to i potrzebuję do tego to. Dobra, jako że moja kamienna trumna stoi tutaj, to ja myślę, że postawię sobie to też tutaj. I powiem wam jedną rzecz, co następuje. Jeśli chodzi właśnie o tych pomocników, zaraz wam zademonstruję. Jakiegoś gościa spróbujemy porwać. Klejmujemy oczywiście i teraz dostajecie moc. Dostajecie moc Dominating Presence. Tak jest. To wam zamienia wszystkie te czary tutaj na Keys of Vampire. Tak jest. Na ludzkich oczywiście przeciwnikach. Zaraz sobie kogoś złowimy. I też kilka rad odnośnie tego. Jakich ludzi sobie brać, żeby to miało sens, żeby oni byli fajni, żebyście byli zadowoleni z tego, że macie takich niewolników. Jak dobrze pamiętam, tu nieopodal mojej siedziby łazili sobie bandyci. Nieważne jest, powiem tak, nieważne jest, na jakim poziomie będą łapani ludzie. Bo to jest kompletnie nieistotne. Możecie sobie nawet najsłabszego uselessa złapać, bo i tak wy będziecie ustalali jego poziom. Tak jest, ze względu na sprzęt, jaki im dacie. Bo możecie ich w pełni wyposażyć. Ja już też kiedyś o tym mówiłem. Warrior 50%. To akurat jest bardzo fajne. No ja bym go chętnie sam dziabnął, ale on będzie bardzo fajny jako niewolnik. Każdy z nich ma w ogóle... Dobra, inaczej. Chodź, stary. Idziesz sam? Świetnie, że idziesz sam. To się bardzo fajnie składa. Chodź, gościu. Teraz używamy R-ki na nim. Cyk. I to chwilę trwa, nie? On tam jeszcze parę razy musi dziabnąć, ale o, mamy gościa. A, poważnie? Akurat teraz to musieliście przechodzić. Jakiś... Matko, tam jest wojownik na 84%. No to proszę, dobrze, że cię stary nie zjadłem, bo sobie zjemy teraz kogoś innego. A, jeszcze nawet w ciebie nie trafiłem. Na szczęście on nie jest atakowany. Jezu, aha. Dobra, ja nie mogę czarów używać teraz. To trochę komplikuje, ale damy sobie z tym radę. Na szczęście on nie jest atakowany, bo byłoby po prostu tak, żeby dość szybko zginął. Jezu, ja zabiłem tamtego wojownika, ja myślałem, że to ten brud miał 84. Ale fucking, ale to spieprzyłem teraz. Chociaż i tak cię, stary, muszę zjeść, bo mi się krew kończy. Dobra, na pocieszenie będę miał bruta. On chyba zwiększa obrażenia z tego, co pamiętam. Nie, o, proszę bardzo. O, a kim ty jesteś, mój drogi? Guard. Guard. I to jest... Guard to jest milicja. Kurde, stary, no ciebie też bym dziabnął, wiesz co? Dobra, chodź, bo ty jesteś fajny. Ty masz 50% czystości krwi, to ty mi się przydasz. Chodź, mój drogi. A, i zaraz wam będę mówił, o co to się rozchodzi. Z tym, że ma 50% krwi. W ogóle tak, jakości. No najlepszy byłby 100%, wiadomo, ciężko takiego jest dorwać. Chodź, mój drogi. Aha, ja potrzebuję krwawej esencji. Blood essence jest potrzebne, żeby go tam wrzucić. Trochę miałem, dobra. To sobie zabierzemy. Chodź, mój drogi. Proszę bardzo.
Teraz mamy tutaj pokazanego, kogo tu możemy wrzucić. To jest Tug, czyli to jest jakiś tam bandzior, powiedzmy coś w tym stylu. On ma Military Tactics, to się bardzo przydaje. Każdy z bandytów, w ogóle każdy z ludzi, każdy inny typ ma coś innego tutaj. Może być łowca, może być właśnie z umiejętnościami militarnymi, z taktyką, tak, i tak dalej. Jest tego trochę. To na pewno pomaga. Co daje właśnie typ krwi? Zwiększa wam expertise, tak jest, a to dodaje właśnie, zwiększa ich moc. Jak im dacie ekwipunek, to o kilka procent ta moc wzrośnie. To jest też bardzo pomocne, dlatego dobrze jest zdobyć takich, którzy mają wysoki ten poziom jakości krwi. No i oczywiście ci są Fairbane Hunter, tak? Oni są z tego lasu Fairbane, więc oni tutaj będą mieli lepszy, co tu mamy? Loot secure from sex civil hunter. Tak, że 20% lepszy loot jest. Tak. Dobra, konwertujemy. Mój drogi, ty idziesz tutaj, to trwa 9 minut, także ciebie, stary, możemy tu zostawić. Tamten guard mi się podobał, no był co prawda na 20%. Dlaczego o niego? Bo ten guard, on już jest z Dunlay Farmlands. On nie jest stąd, z tego co pamiętam. On jest, właśnie nie, czekajcie chwilę. Guard? Nie, byli ci z milicji. Czekajcie, bo kwiatki muszę pozbierać w ogóle. O, do tego jest najlepszy miecz. Dokładnie, ekspresowa kosiarka. Blood Rose też możemy sobie pozbierać. Dobra. To się przyda. Uwierzcie mi, że to się przyda. Duże ilości tych kwiatków później schodzą na wszystkie bajery alchemiczne, jakieś mikstury leczące i tak dalej. Więc to się nie krępujcie, jeśli myślicie, że macie, nie wiem, wystarczająco dość, że dużo i tak dalej. Nie, nie macie. Uwierzcie mi, że nie macie. Tego jednak schodzi dość sporo. Esencję sobie tu wrzucimy. Ja bym musiał, co bym musiał zrobić, wiecie co? Dobra, mamy tego gościa, ja wiem, co miałem zrobić. Bo tu trzeba, mam szczura. Wielka walka, epicka wręcz powiedziałbym. Najdłuższa w mojej karierze. Kolejny jest Cliff the Fire Starter. Tak jest, tu dostajemy stół alchemiczny. Ale ja minąłem jeszcze wcześniej, właśnie, Lydia the House Archer. Ona daje tego Devorera. Ja wam o tym mówiłem. To jest skrzynka do przetwarzania różnych przedmiotów. Ona je pożera i przetwarza na inne przedmioty, znaczy na surowce, a może w ten sposób. Myślę, że trzeba by ją było namierzyć i po prostu utłuc. Lydia, pokaż mnie, dziewucho, gdzie ty jesteś? Ty jesteś w tamtym kierunku. Dobra, bierzemy kunia i jedziemy. W międzyczasie nasz wampirzy niewolnik się tutaj wyleży. Taka, nie wiem, powiedziałbym taka mikrofala do gotowania ludzi. Chodź pan kuń. Pan kuń, proszę bardzo, jedzie sobie wolno, można go na spacji strzelić po życi i on sobie jedzie szybciej. Tak jest, galopem, dlatego mówię, jest, znaczy pokazuję teraz prędkość 6,4. I tak zdecydowanie o wiele szybciej niż jako wilk. To po pierwsze. I druga sprawa jest taka, że jak was uderzą, no to oczywiście spadniecie z tego konia, ale można na niego też względnie szybko wskoczyć. Czekajcie, gdzie ty dziewczyna, a ty byś była w tamtą stronę gdzieś. Faktycznie, bo ty gdzieś sobie tutaj podróżowałeś, z tego co pamiętam. Ale żem zawinął teraz. Co tu mamy? Aha, tak, no oczywiście. To jest miejscóweczka z Wyremblasu, tak zwany Tartak. Czekajcie, to muszę... Ja chyba coś tutaj za bardzo poszalę. Gdzie ty będziesz, dziewczyno? Aha, dobra, to już wiem, gdzie ty będziesz. Ja muszę objechać. A co tu się działo? Tu widzę, że jakaś zadyma była. No tak, dobrze mi pokazuje, że to będzie jakiś ten kierunek. Ty tam sobie spacerujesz gdzieś, z tego co pamiętam. Gdzie ty to spacerujesz? Koło któregoś obozu. Chyba nawet jednego z tych większych. Czekajcie, czy ja wjadę tutaj? A się, to trzeba nawinąć. O, tam jesteś. No tak mi się właśnie wydawało, że ty gdzieś sobie, dziewczyno, tutaj chadzałaś swoimi ścieżkami. Co tu się dzieje? O, tu jesteś, świetnie, hyc. O, oczywiście na ciebie, dziewczyno, włócznia. Jezu, ja zapomniałem zmienić moc. Dobra, mamy moc zmienioną. Uwaga na jej strzały, bo są zacne. Jak
do walki z nią, tak na dobrą sprawę, można byłoby użyć czegoś innego. To znaczy tarczy, bo ona odpala 3 strzały. I przyjęcie każdej tej strzały na siebie triggeruje jakiś efekt z tarczy. Też zależy, jaką tarczę używacie. Wiecie, o co chodzi. Czekaj, ty się teraz odpalisz. Tu jest akurat dobra opcja, żeby się po prostu chować za drzewami, jak ona strzela, czy za jakimiś elementami, więc walka to jest też trochę słabe, że walczymy z nią w lesie, gdzie to jakby jak dla niej to jest wielki, wielki problem. Masz tu, stara. Jeszcze ci poprawię, co ty na to? Dobra, to mi się nie udało, teraz sobie znikasz. O, i teraz muszę patrzeć pod nogi, tak, bo ona wypala takie... jakąś swoją śmieszną artylerię. Na przykład dziwne jest to, że nie mogę jej zamrozić, że nie można zamrażać bossów. Na przykład ściura można było zamrozić, a ją już niekoniecznie. Bo nawet z tego, co widzę, to jej to za bardzo ją nie spowalnia ten czar. Ale znikanie to ona bardzo lubi, tak? I na łuczników też bardzo dobrym, no w ogóle na bossów łuczników, tak? Najlepszą opcją jest właśnie zostawianie tego swojego cienia. Gdzie ona się pojawi teraz? Tutaj, o, zrobimy tak. Ona w to będzie waliła, a my po prostu zachodzimy z boku i cyk, 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 nie? To jest akurat dobra opcja, tu ci poprawimy. No nie poszło ci to. O, ej, zwiałaś, cholero. Tam żeś te uciekła, no szczwane podejście. O, tak to zrobimy, tak jest, zaatakuj mojego cienia. Proszę bardzo, dobra, tą mamy z głowy. Dostaniemy z niej właśnie skrzynkę pożeracza, devorera. Będziemy sobie mogli niszczyć przedmioty, rozbierać przedmioty na części pierwsze, tak bym to nazwał. O, to sobie pozbieramy. Dobra, kolejny boss zgarnięty. Co ty w ogóle miałaś? Właśnie, ty masz bardzo fajne te House Woolly, bardzo dużo obrażeń, 125%. Te mają co prawda tylko 40 na przykład. No ale one pomagają w czym? No, że zwiększają obrażenia otrzymywane przez przeciwników. 25%. To też jest bardzo pomocne. No tylko, że niestety to, że wali trzema i one się tak rozlatują, to jest ciężko w ogóle trafić. Uważam, że lepsza byłaby ta umiejętność Pestilence, gdyby wystrzelała wprost, tak jak na przykład Frostbat. Myślę, że Frostbata sobie zostawimy, a zabiorę sobie właśnie, nie Aftershock, Chaos Wally, tak? Jak zwał, tak zwał. Kto mi tam następny został? Gorswine the Revenger. Tak jest, to jest nekromant. To jest pan nekromanta. Pan nekromanta... On sobie... Czekaj, tak muszę wrócić, powiedzmy. Jeśli go tu nie spotkamy, bo tu jest właśnie, tu jest Infested Graveyard. On sobie... Ja go spotkałem tutaj, na tej drodze. On sobie tu gdzieś chodzi. Przejedziemy się tamtędy, bo tak czy siak muszę w razie czego wrócić. Dobrze, jadę w ogóle. Oczywiście ty musiałeś strzelić do mnie, Franco. No, dobranoc. I hedz na konia. Czekajcie, żebym jeszcze raz popatrzył. Dobrze jadę, okej. Okay. Dobra, wioł mój kuniu. Ty jesteś fajny kuń, jedź. W ogóle jakoś nie odnotowałem tego, że jest dzień, nie? Pewnie dlatego, że walczyłem w cieniu. W cieniu tych drzew. To ma akurat, las ma na plus u mnie to u siebie, że daje dużo cienia. Ja ostatnio, czekajcie, gdzie? Tak, tędy. Ja tutaj jeździłem, przechodziłem i on sobie tutaj chodził z tą swoją bandą nieumarlaków. Ale widzę, że chyba jednak nie. Zaraz go postaram się go dorwać. Dlaczego też mówię o nim? Ponieważ będzie można zrobić sobie... czekajcie, czy ja dobrze w ogóle skręciłem? Oczywiście, że nie, dobra, tak i tutaj prosto do góry. Dlaczego ja o nim mówię? Ponieważ będzie można dzięki temu, oczywiście wjechałem totalnie w ten, w bandycki obóz, super mi to poszło, stworzyć, kurczę, jak to się nazywa? Groby, tak jest, tomb to jest... jakie jest tłumaczenie słowa tomb? Ty omyby? Krypta?
krypta, coś w tym stylu bym powiedział. No, można stworzyć kryptę. Ona działa na zasadzie takiej samej jak właśnie jak ten gniazdo ściurów. Tak jest, że można sobie przyzwać jakichś nieumarłych. Tak, do siebie, u siebie, nie jako sługów, tylko jako do ubicia. Że jest tam szansa, że dropną jakieś ciekawe rzeczy. Dobra, Wiokuń, jak tu mój serwant? Proszę bardzo, Stefano, bardzo świetne imię, stary. Ty się będziesz nazywał Stefano, ty w ogóle wyglądałeś na Stefano. Dobra, Rice, proszę bardzo, mamy Stefano. To jest Stefano, przywitajcie się ze Stefano. Możemy z nim zagadać. Tu macie właśnie to, co, o czym mówiłem. Taktykę i to, że on pochodzi, że jest łowcą z Farbane. Expertise 7, czyli o 7% będzie dźwignięta jego power. Oczywiście muszę tutaj mu dać jakieś fatałaszki. O, to mamy zrobione. No i teraz dostanę, mogę zrobić tron. Mogę zrobić tron, ale nie mogę zrobić tronu, dlatego że nie mam żelaza. Dlatego będzie trzeba poprogresować. No zwłaszcza z bossami. Potrzebuję, tak jest, stołu alchemicznego na pewno. Ty, moja droga, dajesz mi, to jest czarodziejka, jakby kto nie wiedział, wampirzy portal, tak jest, to sobie też od razu jak najbardziej będzie trzeba szarpnąć. I czekaj, tu jest, o, Quincy the Bandit Queen. Ten gość pozwala właśnie na produkcję żelaza, na wytop w ogóle żelaza, ekwipunku żelaza, broni, tak, i oczywiście zbroi, pancerzy. Można ubić niedźwiedzia, tak jest, niedźwiedź, no co nam daje? Zmianę w niedźwiedzia, kto by pomyślał. No i jeszcze bardzo fajny dywanik z niedźwiedzia, nie? Szał. Dobrze, po co ja szedłem? Aha, ja poszedłem po ciuchy dla mojego niewolnika. Tak jak mówię, Stefano nie jest najgorszy, 7% do powera to jest naprawdę sporo. Wiadomo, że im wyższy poziom, tym lepiej. To mu zabierzemy. I ty, stary, jeszcze musisz... Tak, pierścień ode mnie dostaniesz i dostaniesz ode mnie, myślę, że mieczor. Z tego, co zauważyłem, nie ma większej różnicy, jaką broń dajecie waszym niewolnikom. Ze względu na to, że nawet kusznik, powiedzmy tak, może dostać miecz, więc to jest totalnie nieistotne. Tak, stary, czekaj, bo ja bym ci tu chciał... Czemu ci tego nie mogę przerzucić? Aha, bo ty odszedłeś dalej. Stefano, jesteś niezainteresowany, rozumiem. Całkowicie. No i proszę bardzo, Power 193, tak jest, Gear Level 20. To jest to, co wam mówiłem, ustawia ich poziom według właśnie tego tieru waszego sprzętu, tego sprzętu, który im dajecie. Co jeszcze jest dobre właśnie w tych niewolnikach? Oni sobie łażą po waszej posiadłości. Zastanawiacie się, co to jest na drzwiach? Są dwa rodzaje drzwi. Zwykłe, standardowe, przez które właśnie niewolnicy mogą przechodzić i takie z pieczęcią, przez które przechodzić nie mogą. Jeśli chcecie, żeby siedzieli na dupie w domu, żeby nie szlajali się gdzieś, na przykład jak tutaj jest blisko drogi, a po drodze mogą przechodzić patrole, to mogą ich po prostu zaciukać. Tak, więc chcecie, żeby sobie tu siedzieli, więc oni tutaj zostają. Proste, proste i logiczne. I tak to wygląda. Ja będę teraz musiał, co ja będę musiał? No na pewno będzie się trzeba ogarnąć i będzie trzeba dorwać przy okazji tego gościa, tak jest, bo tu właśnie to mówiłem, Tomb dostajecie i jeszcze Nocturne Fences, jeśli by chcecie sobie zrobić taki klimatyczny cmentarz właśnie z tymi, kurczę, z płotkami, no to jak najbardziej coś takiego można zrobić. Można zrobić, przyzwać sobie szkieleta albo można sobie gula. I ghoul w odróżnieniu do szkieleta poza kośćmi daje nam jeszcze grave dust, że nie musicie szlajać się po cmentarzach i tak dalej, że macie to jakby pod ręką. Więc to jest spoko opcja, naprawdę fajna rzecz. Myślę, że to będzie do ogarnięcia oczywiście w następnym odcinku. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że te moje głupkowate przygody wam się podobają, a jeśli tak, no to wiecie, co robić. Łapeczka, wasze komentarze, no i oczywiście jakiś subik zabłąkany też by się przydał. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.